Tradycja było takie pytanie właśnie Osiedle Białe w Szczawie. Stąd w niedzielny poranek wyruszyła grupa turystów na szczyt Jasienia. W słońcu i deszczu, ale za to w miłym towarzystwie, szlakiem zielonym do Polany Wały, a później żółtym, udało się wdrapać na Jasień. Nasza kamera wędrowała z panem Arturem, Patrykiem i Elizą, którzy nie po raz pierwszy biorą udział w odkrywaniu beskidzkich szlaków. Artur z Krakowa. I moje dzieci Patryk, Eliza. Którędy pan z dziećmi dzisiaj wyszedł na górę? No my staramy się od jakiegoś czasu już w ogóle ten sezon chodzić od samego początku do tą trasą wyznaczoną przez tu organizatorów. I z powrotem tak samo. Korzystamy z powrotu tutaj autokarem do później do miejsca wyjścia. Jak wam się dzisiaj szło? Dobrze, trochę padało, ale wszystko dobrze tam się szło. Trochę... To było błota, lała się woda, ale dobrze. I przebrałaś się całą. A ty? No dobrze, tylko jakby ten deszcz, to tam trochę nam buty przemokły i spodnie, ale tak to dobrze. Czyli żadna pogoda wam nie przeszkodzi w chodzeniu? Nie przeszkodzi. Minie. Wyspowy Tysięcznik przywitał turystów unoszącą się mgłą znad Kiczory i Gorca. Powoli odsłaniająca się panorama na Gorce i Beskid Sądecki bardzo dobrze było widać stąd, z Polany Skalne. Tutaj mszę świętą wspólnie odprawili ksiądz Paweł Jakub, misjonarz z Beninu w Afryce, oraz ksiądz Maciej Cepielik, neoprezbiter z kamienicy. W pewnym momentach było trudno, ale tak to było fajnie. A deszcz ci nie przeszkadzał? Są ratownicy, to bardzo. Tylko wtedy, kiedy nie miałem poncza. Znają państwo Beskid Wyspowy? Dobrze? No dobrze, myślę, że w miarę. A co pani myśli o takiej akcji, jak właśnie ta odkrywanie Beskidu Wyspowego? No myślę, że jest to bardzo fajna akcja, uczestniczymy już od jakiegoś czasu w niej, nie jesteśmy pierwszy raz, już któryś rok chodzimy razem z Beskidem. Po mszy świętej na turystów czekał poczęstunek. Mogli się oni raczyć kiełbaską, wypiekami, a także ogórkami, którymi częstowała pani Teresa z koła gospodyń wiejskich w Zalesiu. Świeże? Tak, świeże. A u mnie dopiero są takie malusieńkie, takie jak końcówka mojego palca. Pan pewnie sadził. Owszem, dużo. No właśnie, skąd pani te ogóreczki ma? Kto je przygotował? Po prostu panie z koła gospodyń wiejskich przygotowały na to, u pań swoich na targowisku kupione, myślę, że na to na swoje. Nagrody uczestnikom w akcyjnych konkursach wręczał Władysław Sadowski. Wójt gminy Kamienica zachęcał nie tylko do wędrowania po beskidzkich szlakach, ale do odwiedzenia urokliwej gminy, której jest gospodarzem. Sama dolina rzeki Kamienica myślę, że jest interesująca tutaj, jeżeli się już wjeżdża do naszej gminy od strony Mszany Dolnej. No, można podziwiać tą piękną dolinę rzeki Kamienica. Mamy piękne miejsca w Zalesiu, zbudowane są trasy do turystyki pieszej, rowerowej, narciarskiej. Pani, także myślę, że warto przyjechać do gminy. Zapraszam wszystkich turystów, gości, którzy chcą zobaczyć te urokliwe miejsca. Myślę, że na pewno ci, co odwiedzają te miejsca, później zawsze wracają. A 1 lipca turyści będą zdobywać Modyń. Główna grupa turystów pod opieką przewodnika wyruszy szlakiem żółtym z Łącka. Józef Budacz, TV28.